Dzień dobry, tu ja mówię. Właściwie powinienem zapowiedzieć tutaj telewizja Biskupin, polska chata Biskupin, matka kurka nadaje z prawdziwego profesjonalnego studia, że w całej wsi takiego nie ma, nawet na obkółko w okolicznych wsiach i powiatach i gminach. To już nie są żarty, proszę Państwa. To jest już poważne medialne przedsięwzięcie. Od początku był wybitny prezenter, a teraz jeszcze jest całkowicie profesjonalne tło zafundowane przez Radka z Holandii. Prosił, żeby tak go przedstawiać. No więc tak został przedstawiony. Przyjechało to właśnie prosto z Holandii, a Twente chyba ta miejscowość się nazywa. To jest nawet klub piłkarski, który chyba gdzieś z którymś z polskich klubów grał. Byście mieli Państwo szerszą wiedzę na temat pochodzenia tła z profesjonalnego studia. No wygląda to naprawdę fajnie. Nie widać trochę niedzieli, bo jest na czerwono, ale pozostałe dni są na czarno. Sobota chyba jest jeszcze na zielono. To też mogą być jakieś problemy, ale poza tym plansza robi naprawdę wrażenie. No i przede wszystkim, proszę Państwa, tu już nie ma żadnych wątpliwości. Tu już jest wielkimi bukwami wysadzone, co i jak trzeba robić. Proszę Państwa, w ostatnim czasie mam taki intensywny okres wizyt, z których się bardzo cieszę. Właśnie wczoraj spotkaliśmy się z Radkiem, a dzisiaj przyjechali młodzi ludzie. Nie będę ich przedstawiał, bo może sobie tego nie życzą. Natomiast chciałbym pokrótce odpowiedzieć historię, może nawet dwie historie związane z tymi odwiedzinami, bo to jest, proszę Państwa, coś niezwykle istotnego. No oczywiście w tych rozmowach zawsze się pojawia wątek bardzo dla mnie miły i bardzo ważny, że te nagrania, cała polska chata, zwłaszcza w okresie wiadomo jakim, największego szaleństwa, największego pomoru, to było takie miejsce, dzięki któremu wielu ludzi przetrwało. I to, proszę Państwa, słyszę takie opinie dosłownie, że dzięki temu, że ktoś obejrzał to nagranie, zmienił decyzję, chociażby kwestię eliksiryzacji albo złapał nowy oddech, nauczył się radzić sobie z tą naprawdę beznadziejną rzeczywistością, w jakiej żyliśmy. No i tak te rozmowy mniej więcej w takim tonie są prowadzone. I często też wysłuchuję opowieści związanych z osobistymi doświadczeniami ludzi, to znaczy jak to wszystko wyglądało z perspektywy członka rodziny, czy z perspektywy pracownika. I tutaj, proszę Państwa, też ten schemat, no taki niestety niepokojący, ale dość łatwy do przewidzenia się powtarza, że konflikty związane z całym tym szaleństwem, podziałem na tych, co chronią i na tych, co nie chronią siebie i innych, no jest dramatyczny. On przebiega na linii córka-matka na przykład, czy żona, mąż, brat, siostra i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli chodzi o relacje w pracy, to wygląda to, no może nie jeszcze gorzej, bo jak już rodzina zaczyna się kłócić, to na takim najbliższym poziomie, czyli w najbliższych relacjach, żona, mąż, czy ojciec, dziecko, matka, dziecko, no to jest największa tragedia. A jeśli te konflikty występują również w pracy, no to proszę Państwa, siłą rzeczy nie ma gdzie uciekać, bo jeśli nie ma wsparcia w rodzinie, nie ma się do kogo odezwać wśród znajomych i kolegów z pracy, no to człowiek pozostaje sam. No i ta właśnie historia opowiedziana przez młodą panią, nawiasem mówiąc pracownicę jednej ze spółek Skarbu Państwa, ale tutaj uwaga, proszę Państwa, pracownicą na tak zwanej produkcji, a nie biurową. To mi szczególnie zaimponowało, bo wiem jak wygląda taka robota fizyczna. No i pani też mówiła, że jest jakby rodzynkiem, bo wszędzie dookoła mężczyźni, ona sama jedna, nie chce też wymieniać nazwy tej spółki, żeby pani nie miała, broń Boże, jakichś problemów w pracy. No ale oprócz tego, że mi zaimponowała samym zajęciem, to zaimponowała mi również tym, że jako jedyna właśnie w całym tym towarzystwie, nie dość, że jako jedyna kobieta, to jeszcze jako
jedyny członek całej tej brygady, nie poddała się całej tej presji, natomiast podzieliła się takimi refleksjami, że to, no i tutaj nie ma najwyższych wiadomości dla facetów, no że to właśnie faceci to są największe baby, największe płaczki, najwięksi histerycy, płaczki i dewoty, które właśnie dzień w dzień pytały, czy tam już po jednej, czy po pięciu, czy po siedmiu eliksiryzacjach, bo o Jezus Maria, Matko Boska, co to będzie. Proszę Państwa, to jest niezwykle istotne, bo ja to zawsze uczciwie podkreślam i podkreślać będę, czym innym jest pyskowanie w internecie. Chociaż w moim przypadku było tak, że ja naprawdę się stawiałem we wszystkich możliwych instytucjach. Na komisariacie kilkukrotnie byłem w czasie tego szaleństwa. Bez żadnych tam dodatkowych apaszek i upiększeń na twarzy. Raz byłem zmuszony, aby podporządkować się tym nowym szalonym obyczajom w ramach Wokandy, ale i tutaj udało mi się w końcu znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoliło i w tych miejscach zachować twarz, i to dosłownie zachować twarz. Natomiast jeśli ktoś zmaga się z tym na co dzień i właśnie no tak zawieszony w próżni, bo nie ma do kogo się odezwać, no na szczęście ci Państwo, którzy mnie odwiedzili, to byli parą i tutaj mieli wzajemne oparcie w sobie, no ale bywa też, że w ogóle nie ma do kogo się odezwać, aby ten ktoś podzielił nasze poglądy, podzielił nasze postrzeganie rzeczywistości. No to proszę Państwa, jest naprawdę spora odwaga i to już nawet nie odwaga cywilna, ale taka odwaga ocierająca się o bohaterstwo, żeby zachować siebie w tym całym szaleństwie. No i niemalże samotnie chronić własne zdrowie, własne przekonania, no i po prostu własną twarz. Jestem naprawdę pod głębokim wrażeniem takich ludzi i dlatego też te opowieści z jednej strony, no co tu dużo mówić, proszę Państwa, oczywiście, że są przyjemne, miłe i nadają sens temu, co robię. A z drugiej strony, proszę Państwa, no ja jestem trochę takim, jak to się mówi, nie do końca pasażytem, tylko takim żerującym, o, powiedziałbym tak, na tych emocjach, bo dla mnie to też jest paliwo. To, że ta informacja zwrotna od Państwa jest taka, no właśnie na bardzo wysokim, górnym C, że to, co mówię, ta moja aktywność publiczna pozwoliła Państwu przetrwać, pozwoliła sobie ułożyć życie w tym trudnym czasie i znaleźć jakąś iskierkę nadziei w całej tej paranoi, no to jest dla mnie też paliwo, proszę Państwa. To nie działa tylko w jedną stronę, że to mnie się coś tam udaje w jakiś stopniu Państwu pomóc. To, że Państwo wracacie później z takimi informacjami, z takimi opowieściami, a tego nic nie zastąpi, żaden wpis na internecie, żadne lajki, żadne łapki w górę i żadne zasięgi, kontaktu z żywym człowiekiem i wysłuchanie prawdziwych historii nie zastąpi nic, no to jest dla mnie, proszę Państwa, i sens tego, co robię, nadawanie sensu tego, co robię, no ale to też jest bardzo mocny zastrzyk energii i wiary w tego, co się robi, że to, co robię, ma jakiś sens i jest pożyteczne. I też taka zwrotna, emocjonalna, tak bym to nazwał. Dla mnie to też jest ładowanie akumulatorów. No, mówiąc wprost, takie trochę żerowanie na tych pozytywnych, nie wiem, czy można w pozytywnym sensie żerować, no ale przyznam się uczciwie, że trochę podkradam od Państwa tych emocji, z tych przekazów i buduję też sobie własną pozycję emocjonalną, żeby to jakoś tak dziwnie, pseudonaukowo nazwać. Także proszę Państwa, to po prostu, krótko mówiąc, bez żadnych udziwnień, działa w obie strony. Bardzo się cieszę, że Polska Chata pozwoliła Wam przetrwać, ale ja bym nie przetrwał bez Was. Także to jest, no może nie pasożytowanie, właśnie nie żerowanie, ale symbioza to się chyba nazywa.
z tego co pamiętam z lekcji biologii, gdzie obopólne korzyści z tych wzajemnych kontaktów płyną i niech tak, proszę Państwa, pozostanie, bo chociaż wielokrotnie Państwa zapewniałem, że takiego szaleństwa, jakim mieliśmy do czynienia, to już na pewno nie będzie, ale próby reanimacji na różne potrzeby, tematy zastępcze, przykrywanie jeszcze gorszych bagienek, w które się wpakowali politycy, na pewno takie próby zostaną podjęte i my znowu będziemy musieli stanąć wspólnie razem i przeciwstawić się temu. Jestem przekonany, że będzie dużo łatwiej, no ale zgodnie ze sportową zasadą nigdy nie lekceważ przeciwnika. Trzeba będzie być może nawet bardziej chuchać na zimnie i bardziej, z większym zaangażowaniem się temu wszystkiemu przeciwstawiać, niż to robiliśmy dotąd. Dlatego też, proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Bardzo Państwu dziękuję za te zwrotne, emocjonalne informacje. To są dla mnie ważne, ważne przekazy. Ten osobisty kontakt też jest dodatkowym kopem emocjonalnym. Także serdecznie pozdrawiam Państwa, którzy mnie dzisiaj odwiedzili. Serdecznie pozdrawiam Radka, sponsora z Holandii i wszystkich Państwa, którzy macie podobne odczucia, podobne wrażenia i podobne potrzeby, abyśmy w tych szalonych czasach wspierali się wzajemnie, bo tutaj, proszę Państwa, nie ma innej metody. Ja wiem, że ja trochę gadam jak trener personalny czy inny motywator, no ale proszę Państwa, no to jak świat światem, no pewne rzeczy są stałe. Ogień, woda i potrzeby emocjonalne człowieka mniej więcej na takim samym poziomie stałym od wieków też funkcjonują i tego nie zmienimy. No człowiek potrzebuje wsparcia, miłości, wielu innych rzeczy i od poziomu behawioralnego, a to, no jest ta cała piramida Maslowa, już nie będziemy sobie zawracać głowy przy takim upale w niedzielę. No jeśli coś z tej piramidki odpada, jakakolwiek potrzeba z tej piramidki, no to się nazywa nieszczęście, to się nazywa depresja, dołowanie i inne problemy z tym związane. Dlatego proszę Państwa jeszcze raz, wszystko co mamy i wszystkich, którzy mamy, to siebie nawzajem i tego się trzymajmy, a przejdziemy przez każdą biedę, jestem co do tego przekonany. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.